Michasia, zaloguj się na Librusa. Pani przysłała wiadomości o zadaniu. Trochę tego się nazbierało. No i co, zalogowałaś się na Librusa? Tak, właśnie czytam. No bo pani pisała, że teraz tak będziemy robić zadania. Będzie przysyłała na Librusa, a my będziemy robić angielski, polski, matematyka, religia, wszystkie przedmioty. A miało być wolne. Wolne to już było, bo ferie się niedawno skończyły, a teraz jest szkoła. Ale będzie szkoła w domu. No to może być bardzo fajne doświadczenie. No to jaki jest pierwszy przedmiot? Mamy polski i matematykę. Od czego zaczynamy? Od czego chcesz? No wiesz, ja to bym wolała od polskiego zacząć. Co ty na to? No, że mam z sobą sobie polskie, a potem matematykę. Mama, tata, który dzisiaj jest? No co tata, zrobisz z nim matmę i będzie gotowe. Przecież tata ma urodziny. Faktycznie, to już w piątek, dzisiaj wtorek. No to się zagapiłyśmy. Właśnie, zakupów w sklepie nie zrobimy, galerie pozamykane. Musimy wymyślić coś same albo kupić coś w internecie. Ale to już, żeby doszło na piątek. No to nieźle. Jak mam idzie zadanie? Tak. Później teraz to może matematykę, okej? Okay? Już będziemy robić polski, a później matmy. Możesz sobie iść tam, zrób sobie kawkę, wiesz. Tak, no powiedz sobie. No a może zrobimy matematykę najpierw, co? Michaśka. Nie, teraz polski, a później matematyka. A czemu tak marzna machasz ręką? Że nie. Bo wiesz, teraz robimy polskie, a ja później będę robiła obiad, to wy sobie tu zrobicie wtedy. Michaśka. Tak. Wy coś ściemniacie chyba. Nie. Normalnie dzień, wszystko jest okej. Okay. Proszę, teraz tak, będziemy teraz robić. Będzie polski. Na pewno? Tak. I sobie zrób kawkę, tam zaraz cię zawołam tu, wiesz. Ale to ile to mam zajmie tak mniej więcej? No tak z godzinkę. No to papa. No, idź już sobie, idź. No bo będziemy teraz pracować. Godzinę? To ile ty masz tych zadań? Spoko, przyjdzie czas, to cię zawołamy. Dobra, idę. Powodzenia. To się udało, to chodź, robimy. Dobra. Jakby też się uczycie w domu, to zostawcie łapki w górę. Teraz jest taki czas, że wszyscy uczniowie jesteśmy w domu i uczymy się właśnie w taki sposób. Zdalnie, czyli przez internet. A ty miałeś pomysł, że tacie zrobimy coś same. Upieczemy mu urodzinowe babeczki. Ale chwilę, a czy my to mamy? Składniki wszystkie? Trzeba sprawdzić, bo do sklepu niezbyt. No właśnie, bo jak na zakupy to na pewno nie wyjdziemy z auta, tylko tata zawsze wychodzi. A my będziemy siedziały w aucie. Nie, to odpada. A nie mamy tam gdzieś zapasa? Wiesz co, ja potem sprawdzę, bo wydaje mi się, że coś powinno być. Ale prezentu nie mamy, to może zamówimy przez internet, tylko do paczkomatu. No właśnie, koniecznie to musi być paczkomat. Kurier by mógł być, tylko że to musiałby zostawić pod drzwiami. Właśnie, żeby maksymalnie ograniczyć kontakt. Myślę, że jednak paczkomat będzie tu najlepszym rozwiązaniem. Tylko co my kupimy tacie na prezent? Dajcie koniecznie widzowie łapki w górę, żeby urodziny Marka się udały. Tata się na pewno bardzo z tego ucieszy. Wiesz, Michasia, ja mam pomysł. Widzowie na kanale Marzena i Marek pisali bardzo dużo komentarzy. Dawali propozycje, co by kupić Markowi. Myślę, że coś wybierzemy od nich. A co takiego pisali? Dużo rzeczy. Zegarek, perfumy. Muszę tam przysłać. Co, wy robicie zadanie, czy co? Wy ciągle dyskutujecie tu. Bo my w zadaniu wymieniamy takie właśnie czekoladki, skarpetki... Portfel, no bo tam trzeba wpisać, wiesz, w ćwiczeniu takie rzeczy. To co to za zadanie? Michaśka, tu jest jakaś ściema ewidentnie. Czekoladki, portfel, zegary, co to ma do siebie? Albo tam trzeba w zadaniu wymienić kilka rzeczy właśnie. Tak, rzeczowniki ogólnie, wiesz Marek? No weźmy sobie tu, damy radę, możesz już iść. Ja cię zawołam, jak będziemy robić matematykę. No to papa, my teraz mamusia robimy polski. No, papa, idź już sobie. Idź. Naprawdę. A długo ci też, Michasia, czasu zajmie ten polski? Tak, bardzo, bardzo długo, a to chyba ktoś dzwonił. O właśnie, chyba ktoś dzwoni, idź już Marek. Babcia Basia chyba. Co wam dzwoni? Wam już w uszach dzwoni. Zegarek? Czekoladki? A który w ogóle dzisiaj jest? Nie wiem, który dzisiaj jest. Idź tam sprawdź. Michaśka, który jest? Sprawdź kalendarz, przecież komputer załączony. Tata, idź, bo zadanie jest pełno. Tak, my mamy co robić. Naprawdę nie interesuj się, który dzisiaj jest. Dobra. Który dzisiaj jest? Ale by była wpadka. No, nieźle. Łazi tylko, sprawdza, zagląda jak nigdy. Zioł by się zajął kawą i tyle.
Tady to się ma podejrzewa. Więc musimy być bardzo dyskretne, żeby się nic nie wydało. Marzena! Przecież dzisiaj jest 17 marca. Co? No 17, no i co z tego, chłopie? No ale jak co z tego? Przecież jak dzisiaj jest 17, no to przecież za niedługo 20. No i co z tego? No 20 to piątek. No, a co jest 20 marca? 21 jest pierwszy dzień wiosny, a 20 jest ostatni dzień zimy. Właśnie, ostatni dzień zimy, no już masz to rozwiązane. Ostatni dzień zimy, no właśnie, 20 marca, ktoś coś miał. No co kto miał? No dzień jak co dzień, naprawdę. Dzień zimy po prostu. No. Michasia, robimy już to zadanie, bo czas upływa, a my tu w czarnym lesie. No dobra, 20 marca. Co to było 20 marca? Ups. Chyba zaczyna się domyślać i się orientuje i teraz nas tylko, wiesz, zagaduje tutaj. To chodź mam, pomyślimy nad prezentem. No to wejdź na Allegro, może coś tam wynajdziemy. Żeby tylko przyszło, na przykład 24 godziny, to sprawdzimy najwyżej, bo tam później można sprawdzić, kiedy była paczka. To Allegro i zaraz sprawdzimy. Wow, zobacz mama, jakie ładne zegarki. Pokaż, pewnie tacie jakieś wybierzemy. No Katowice. To może szybko przyjdzie, bo to blisko nas. A pokaż jeszcze może inny. A może na ten? Innym pan. Co zrobiliście? O nie, idzie, zamknij to szybko. Co, zrobiliście już to zadanie? Właśnie robimy. A ty nam ciągle przeszkadzasz. Nie przeszkadzaj nam. No idź, Marek, jak zrobimy, to cię zawołamy. Tak. Nie ma spokoju. A co wyście dzisiaj takie nerwowe jakieś? Marek, idź już, bo my robimy zadanie, a ty nam ciągle przeszkadzasz. Nie zdążymy do 7 nawet. Bo jeszcze jest matematyka do zrobienia, więc no. Dobra, róbcie. Łazi, tylko wciąż nam przeszkadza. Naprawdę, my chyba tego w ogóle nie zrobimy. Dobra, to ja zaraz pójdę sprawdzić, co on tam robi. To idź i ci pokaż, ale cicho. Ja tutaj z George'em pobędę. Przy komputerze to chodzi. Czyli wszystko spoko. Dobra, to zamawiamy. Mama, tata chyba chciał jakiś perfum. Myślisz, że lepiej by się z tego ucieszył? No to możemy mu kupić zegarek i jakiś perfum. To chodź, poszukamy jakiegoś. To musisz wejść na inną stronę z kosmetykami. I szukamy perfumu, męskie, pamiętaj. Perfumy męskie. Wow! Ale fajny kształt ten ma. No. To jest taki jakby piorun? O, zobacz! Orientalny! Tata takich nie lubi. Chodź, poszukamy dalej. Dobra. Ale ja wiem, co stanie tutaj ogląda, bo byłam z nim razem w sklepie. Kiedy? Przecież od kilku dni nie wychodzimy z domu. Mama, to jakoś było miesiąc temu. Aha, to taki sobie wybrał. No to teraz jaki zapach? Który to był? O, ten! Ale jesteś pewna, że to ten, bo jak mu się nie spodoba? Pamiętam, to był ten. No jeżeli jesteś pewna, to kupujemy, no, ale ile on kosztuje? Co? Aż tyle? Masz tyle? No przecież na pół, ty pół, ja pół. Ciszej mów, bo zaraz wiesz, wszystko usłyszy i przyjdzie tutaj. Co robicie, matematykę? Jakie pół? Tak, matematykę robisz z mamą? Od kiedy? I tak robię właśnie z mamą, a ty co robisz? No to tam sobie iść tam pisać, no. Ale no Marek, proszę cię, przychodzisz tutaj co chwilę, przeszkadzasz nam tylko w pracy. No weź no. Daj spokój. Ale ja mam wrażenie, że wy coś obie kombinujecie, koleżanki. Jakieś pół, jakieś paski, jakieś co to było jeszcze? Cukierki, portfele? Nie. Przecież to są zadania. No to są zwykłe zadania, tu wpisujemy rzeczowniki i tak dalej. A teraz liczymy matmę, no proszę, idź już. No tata, idź tam sobie pisać. No. A ja zaraz zobaczę te zadania. A jeszcze go nie skończyłyśmy. Tak, ale pokaż, co to jest. Ojeju, idź tam. Marzena. Później coś sprawdzisz. Kombinujecie. Nie. My tylko tam właśnie sobie tak. Tak, my jak na pewno. W głowie kombinacje, przestań, my to jesteśmy spoko. Słuchajcie, jak kombinują, to dajcie mi jakoś znać. Wiecie, nie wiem, może łapką w górę albo coś takiego, bo coś tu się kombinuje jak nic. Nie, spoko, wiecie, jest wszystko okej, Marek, idź. Dobra, to ja idę, ale wiecie, co jest 20 marca? Ostatni dzień zimy! A na dworze i tak już jest wiosna, a wy mi tu o zimie. Po prostu ostatni dzień zimy. Dobra, a jak tam George? I dobrze. Ale już ma odlota.
Ej, George, a ty chyba słyszysz, co one tu kombinują, nie? Co, malutki? On na pewno wszystko wie, ale ci nie powie! No co kombinujemy? Robimy zadanie. George sobie śpi i ty. Mhm. Czyli rozumiem, że spokojnie mogę iść stąd? No tak. Już od dawna możesz iść. Mhm. To Michaśka, jak będzie trzeba robić matematykę, to mi daj znać. Okej, dobrze, dobrze. To papa. Znowu, nie. Ile razy on tu jeszcze przyjdzie? Dobra. Od razu mi się przypomina ten jeden polski film. Ty go pewnie nie pamiętasz, nie znasz w ogóle. Ale też łaził i łaził. Co chwilę zaglądał do pokoju. A tu drzwi skrzypią, a tu coś tam. Ojej. No, widziałam, może przyjdzie okna, będzie George'owi robić klatkę. Nawet mi nie mów, no. Chwili spokoju nie ma. Co mówicie? O klatce coś mówicie? Michaśka, klatkę będziemy robić? Kiedy? Tak. Ale wy dzisiaj wyjątkowo długo to zadanie coś robicie. Marzena, no, zabierzesz się za matematykę. To ja się wzięłam, a ty później sprawdzisz. No pa, pa, pa. A ja po prostu towarzyszę. No, no, to na razie, pa. Bye, bye. Coś kombinują, one coś kombinują, ja to o tym dobrze wiem. Okej, dobra, to chodź mama, szybko to zamówimy. Zamówmy tu już i z głowy, bo jeszcze za chwilę jest gotowy tu wejść. Ale chwila to, żeby to zapakowany był jako prezent. Można tą opcję wybrać? No stój, tylko sobie do koszyka i to. O, jest! O, i nawet kartka z dzieciniami. Kartka z... Ej, wybierzmy to. Zamówione, teraz trzeba zapłacić. To już twoje zadanie, ale później się podzielimy, wiesz. No pewnie. Ty masz swoje oszczędności, ja mam swoje oszczędności i się złożymy na wspólny prezent. To pamiętajcie, zostawcie tacie urodzinowe łatki z góry, no i się widzimy w następnym odcinku. A to będzie już odcinek typowo urodzinowy. Zobaczycie, jaką niespodziankę mu przygotujemy. Zgadza się, to już tyle, dać łatki w górę, no i, no i do następnego odcinka. Będzie razie, super. Tak. Czekajcie. A my teraz idziemy robić zadanie. Okej. Okay. Bo jak ta przyjdzie, to...